Cześć, z tej strony ShrimpTube. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić krótki monolog o krewetce, jaką jest Crystal Red oraz jej gradacji. Ale nim zacznę, chciałbym Cię prosić, abyś zostawił łapkę, zasubskrybował kanał, a po wszystkim napisał komentarz, czy taki sposób wideo Ci się podoba. A więc zaczynajmy. Jest to odmiana z gatunku Caridina. Została wyselekcjonowana przez japońskiego hodowcę Hisagasu Suzuki w 1996 roku. Krewetka pokryta jest kolorem czerwonym oraz białym. Może występować w różnych zestawieniach tych kolorów. Od takiej z przewagą czerwieni do takiej, która jest praktycznie cała pokryta bielą z delikatnymi akcentami czerwieni. Zerknijcie sobie na schematy, które znalazłem w sieci. Jeżeli chodzi o warunki, jakie trzeba zapewnić tej krewetce, to na pewno temperatura do 25 stopni, nie mniej jednak niż 20. Woda miękka, GH w przedziale od 5 do 8, KH jak najbliżej zera. pH najlepiej w przedziale od 6 do 6,5. Krewetka wymaga stabilnego i dojrzałego zbiornika. Jest bardzo wrażliwa na związki azotu i miedzi w wodzie oraz na zbyt wysoką temperaturę. Krewetkarium powinno być dobrze napowietrzone, z dużą ilością tlenu rozpuszczonego w wodzie. Gatunek ten dobrze czuje się w krewetkariach, takie akwaria typowo pod krewetki. Dobrze, żeby one nie były z żadnymi rybami i z żadnymi innymi większymi zwierzętami, które mogłyby je stresować, mogłyby im zagrażać. Do hodowli takich krewetek przeznaczone są specjalne podłoża, które pomagają nam w utrzymaniu stabilnych warunków, stabilnych parametrów dla tych krewetek, takich jak pH, GH i KH. Takie podłoża mają zdolności buforujące. Niektóre z nich mają również zdolności absorpcyjne. Absorbują azotany, fosforany oraz inne zanieczyszczenia. Do tego typu podłoży zalecane jest zalanie ich wodą demineralizowaną, tak zwaną wodą RO, którą trzeba odpowiednio przygotować, zmineralizować odpowiednimi preparatami. No oczywiście można takie podłoże zalać wodą kranową, bo nikt nikomu tego nie zabroni, ale jest to marnotrawstwo moim zdaniem, gdyż takie podłoże straci szybko swoje właściwości, tak jak wspomniałem, buforujące i absorpcyjne, będzie dążyło do KH0, a taka woda w kranie TKH ma na pewno wyższe. Można również obyć się bez takiego podłoża. Można użyć samego żwirku kwarcowego, a asy akwarystyki pewnie pochwalą się również hodowlą na czystym szkle. Jednak jest to dość uciążliwe i na pewno pochłania wiele czasu, tudzież testów na pH, KH, GH i wiele innych. Takie podłoże nam bardzo pomaga. Rozmnażanie tego gatunku jest dość proste. One same łączą się w pary. Samica, gdy jest gotowa do rozrodu, rozpłodu, puszcza feromon. Samce latają po całym akwarium, szukają tej samicy, dochodzi do zapłodnienia. Wtedy krewetka, samica przenosi jajka z siodełka pod segmenty brzuszne. 3-4 tygodnie wykluwają się z jajek małe krewetki, które już od razu przypominają swoich rodziców. I z biegiem czasu, około 2-3 miesięcy są gotowe, by wydać swoje pierwsze potomstwo. Także to by było chyba tyle. Jeżeli filmik Ci się spodobał, napisz mi komentarz, zostaw łapkę, zostaw suba. Pozdrawiam, cześć.